strony Skorpion. Przede mną, jak i wami, kolejny odcinek z gry Train 2. Ostatnio tutaj sobie zakończyliśmy, ponieważ żeśmy wcześniej wtopili i nas tutaj przyniosło. Dobra, nie traćmy czasu, tylko lećmy do przodu. To już my żeśmy tutaj wszystko porobili. I siupa siup, do przodu. Teraz tam się tylko dostać, gdzie mieliśmy. Dobra. Myk, myk. Okej, jesteśmy tutaj. No i odtąd prawidłowo powinniśmy zaczynać. No to lecimy z tym koksem, żeby część jednak Train 2 już kolejne przejść, chociaż kawałek. Tutaj niby nic nie ma. Spadło mi się. Okej. To jeszcze raz na górę. No dawaj, troszeczkę czasu już w to nie grałem. Jakby to zrobić? O, w ten sposób. I teraz co dalej? Skoczyć tak po prostu? No, skoczyliśmy. Coś to dało? Chyba nie. Dobra. My tu pitu, 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 a gra sama się nie przejdzie. Mamy taki myk. Czy jesteś u góry? Niby jest. Można by było tam się dostać. Pytanie tylko jak. Tak nie bardzo. Ten sposób musi być jakiś. Tylko coś ta woda tam jest. Ale dobra. Zrobimy w ten sposób. To sobie przesuniemy. Teraz tak, stworzymy sobie prowizoryczny most. Oby zadziałało. To trochę przesuniemy. To w tą stronę. I teraz kładkę. Dobra, zadziałało. Wzięliśmy kulę. Super. Aha, czyli trzeba będzie doprowadzić wodę tam. To nie powinno chyba być jakiegoś problemu wielkiego. Czemu nie mogę stworzyć tutaj kładki? Why? Bo co, bo stoję na tym? A podnieśmy to w ten sposób. Aha, to tak działa. Dobra. Czyli skrzynia, jedna i druga będzie to podtrzymywać. Dobra, coś takiego i teraz
czemu mi się to zniszczyło? A taki był fajny plan. Może w ten sposób coś poradzimy. O. Jest, udało się to jakoś zrobić. No właśnie, jakoś. Ale ja tam na dole widziałem, że jest jeszcze kula do wzięcia bodajże. No właśnie. Okej. O, i tu coś jest. Teraz tak, porozwalamy to sobie wszystko. No, zauważyłem, że ostatnio coraz mniej wchodzicie na moje materiały. Czemu? Nie mam pojęcia. Nie komentujecie, nie lajkujecie, zresztą one są off, ale nawet ogólnie, żeby zostawić jakiś pozytywny ślad po sobie, byłoby miło. Teraz tak, mamy na górę coś lub tutaj. Na dole. Aha, on tu ginie, okej. Wszystko jasne. No właśnie, zginął nam ktoś, kto jest potrzebny, chyba że rozwalimy nią coś. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tam jest dźwignia, czyli kolejna mini zagadka. Tam da się to rozwalić? A no nie. Jebut, poszło. To i owo. Tu mamy jakąś skrzynię. Nie skrzynię. Beczkę. Rozwalamy to, dobra, wielka kula się pojawiła. Aha. Czyli teraz taka zagadka, żeby dostać się tam, tą dźwignię przełożyć. No to spróbujemy tam się dostać, nie? W tle leci przepiękna muzyka. No nie udało się, ale zaraz, zaraz. Skorzystajmy z maga. Pójdźmy trochę na łatwiznę. Zróbmy coś takiego. No, zarypało nas to. No to jak mamy to ogarnąć? To po to tylko to jest? To mi niepotrzebne. No dobra, to lecimy chyba dalej. No już, jeśli coś ominęliśmy, to trudno. Księga. Przeczytajmy. Dear Rosie, I'm so sorry I didn't notice you leaving the party. Happy 16th, my love. Let's go to the forest tomorrow through the secret cavern. Isabel. O, sekretna grota. Okej. Ładny widoczek. Jest coś na dole. Czyli co? Do góry nie da się dostać? Sprawdźmy. Najgorsze jest to, że my jesteśmy teraz sami. Nie ma naszych kompanów. Ale sprawdźmy, czy u góry coś jest. Chyba nie. Jest jakiś domek? Dobra. Wow.
their demise now seeming certain, the heroes fell through the cold darkness of the caverns. Total blackness enveloped them like the jaws of some indescribable monster. Where was the Trine now? No i tutaj chyba będzie kolejna lokacja. Zgadza się. Mamy naszych towarzyszy. Nic tutaj nie było. O, jest coś u góry. Butele są piękne, jeszcze trochę. I będzie kolejny level. No, i 3 punkty. Co będziemy mogli spróbować wsiąść, kupić to, wybuchową strzałę. No bo ognistą mamy. A, zagadkę znowu z wodą. Łowiliście? Jakaś mega pajęczyca. Fuj, pająk. Dobra. Nią się potem zajmiemy, jeśli będzie trzeba. A póki co działajmy z tą zagadką. Nie jest trudna na pewno. Strzelamy i zobaczymy jaki efekt. No i pięknie. Wow. No tutaj to może być skakania. Weźmy rycerza, zobaczmy. Wow. Od razu nas zabiła ta sucz. No dobra. Czyli już wiemy, że nie możemy tam spaść. Trzeba dostać się na górę. Czyli Zoe jest nieodzowna w tej sytuacji. Kolejna butelka, pięknie. Tam za to coś jest. No i tam się dostaniemy. Mam nadzieję. Co jest? Czemu nas to zepchnęło? Ale lipa. Nie, 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 nie. Fart. Oj, chyba tutaj coś czuję, że ciut posiedzimy nad tym. Na razie do przodu nie chcę iść. Ej, głupio, spadłem. Trudno. Skoro trzy... No nie no, co za suka pajęczyca. No i teraz to nic nie zrobimy. Jedynie to nas ratuje. Czemu nie mogę tam wejść? Dobre pytanie. Dobra, jesteśmy. Pięknie. I mamy również skrzynię. Otwórzmy ją. Znajdujesz obraz kolekcjonerski. Great. No, jakiś tam achievement wpadł przy okazji, który dla mnie nie ma znaczenia. O, i mostek się taki zrobił. Dobra, teraz możemy iść do przodu. Nie,
Ech. Znowu będzie skakanie. Uda się. Jest. Super. Czyli na górę. O, wzięliśmy. Okej, ale tu jeszcze chciałbym wziąć. Tam jakoś się rozpędzić. Dobra, ale jeszcze jeden pozostał do wzięcia. Chyba, że... Nie o to chodziło. Dotarliśmy tu. Czy dobrze? Nie wiem. Zróbmy sobie osłonę w postaci skrzyni. Aha. Spada to. Dobra. Tutaj za to jest skrzynia. Do czegoś ona służy. Pytanie, do czego? Do zasłonięcia? Zobaczymy. Dzięki, dostałem strzała w łeb. Czemu mnie tutaj to przyniosło, a nie na górę? No dobra. To się nie pitolimy. I zginiemy. Dobre. Dobra, olać to. Tak. I na górę. Mamy gobliny. Trzeba będzie je załatwić. Chodźcie tu. Ścierwa. Tego w góry trzeba utupić. Dzięki. Dostał strzał Ensona i sobie zginął. Okej, tu jest brama i tą bramę trzeba będzie pewnie podnieść. O, dostaliśmy nowy poziom, super. Ta brama upadnie? Oby nie. Ale ja chcę iść na górę. Się dostać. A przy okazji, skoro dostaliśmy 3 punkty, wykupmy sobie wybuchową strzałę, jeśli będzie możliwość. No i super. Teraz pozostanie nam tylko to, czyli lodowa strzała i strzała mrozu oraz skradanie się, no. Czyli potrzebne nam tak 2, 3, 4 punkty. Sporo. A i tu jeszcze nie wykupiliśmy lewitacji potworów. Do niego sobie, czyli 5.
No to butelek i kul będzie sporo, sporo trzeba zebrać, jak najwięcej się da. Co my tu mamy? O, kule. Sprawdźmy to, ale zaraz, zaraz. Wolałem inaczej to zrobić. Nie wziąłem jeszcze tego. Teraz. Powtórkę robimy. I na górę, dobra, tam to wzięliśmy. To teraz trzeba iść, albo chcę, na górę, ale z drugiej strony. Czyli robimy to samo. No widzicie, po kawałku i grę posuwamy do przodu. Może nie jakoś diametralnie dużo, nie jakoś masakrycznie, ale nikt nie mówił, żeby się spieszyć ze specjalnie. No i co z tego, że będzie odcinków więcej? Chyba to nie ma znaczenia, prawda? A tylko po to, żeby wam pokazać fabułę. To jest najważniejsze. Samą grę przedstawić. No ale miło by było, gdybyście również się mocniej zainteresowali tą grą. Jak i wszystkimi innymi, które daje. Nowy koleś. Wiem co, on to ma... Wybuchnie? Skinął pięknie, oh yeah. Świetna muzyka się załączyła i znikła, bo koniec było boju. No właśnie. Fajnie było, jakbyście się zainteresowali moimi seriami. Te, które nagrywam obecnie, te, które już są na kanale, czyli kilkadziesiąt serii różnych. Ale wszystko zależy od was oczywiście. I teraz tak, mamy u góry tę, jak to się nazywa, dźwignię. No to potrzebny nasz przyjaciel Mark, żeby tam się dostać oczywiście. No nie, no co ty robisz, magu? Ty masz być prawy i porządny i porządku tutaj trzymać. Okej, użyj dźwigni. Mamy wózek. Ale to u góry, a na dole jest kula, checkpoint. Ale tu jeszcze jest taka malutka kulka do wzięcia. Pewnie, że da się to ogarnąć. O, i tam jeszcze jest, widzicie, duża kula. Dobrze, że to zauważyłem. Tylko jak to rozwalić? I nie trafiłem. Magiem tutaj nic nie zrobię. Jest. Mam plan. Właśnie tam skoczyć. To jest bardzo dobry pomysł. No i super. Wziąłem to, co chciałem. Aha, kolce. Dobra. To teraz będziemy szli górą. I co, jechać na wózku? Ale nie takim inwalidzkim, nie? No, co jest? Aha,
Dobra, łapię już. Czyli przyciągnijmy ten wózek do tutaj do siebie. No i jadę. Aha, super. Czyli trzeba będzie na coś tutaj wykombinować. Ale nie mamy tego wózka. Chyba że pójdziemy dołem. No tak też można. Ale u góry były kule. No spadło mi się. Zarypiście. No już teraz tam nie przyjdziemy. Nie, idziemy. No trudno się mówi. Jest skała do rozwalenia. Kula wielka. Ej, ej! Kulo wielka, gdzie uciekasz? Dobra, to mamy. Nie widzicie, parę tam nam uciekło. Jest woda. Ale chyba tylko dla picu. Mam nadzieję. Nie po coś konkretnego. No i nie wlas. A, tutaj taki motyw z wodą jest związany, czyli nie dla picu jednak. Myliłem się. Coś mi się jakoś ciężej gra teraz w tego Train 2. Jeżeli wcześniej. Nie wiem czym to jest spowodowane, może po prostu tą przerwą. Może tym upałem, który jest za oknem. O, i tam jeszcze jest możliwość dostania się. Czyli trochę combination jest. Dobra, ale wiecie co? My tutaj sobie odcinek zakończymy. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!